Jest sporo zmiennika lucernowca. Tutaj macie Państwo pierwsze objawy żerowania. Taki liść jak jest, to on jest wyssany przez zmiennika. Nazywam się Piotr Borczyński. Od 25 lat jestem doradcą upraw warzywniczych. Pracuję w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Mnikowie, oddział Zarzeczewo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Plantacja ogórka gruntowego dla przetwórstwa, nawadniana kroplowo, aczkolwiek z nieba wczoraj spadło dosyć sporo, przelało się w deszczomierzu, więc jest bardzo, bardzo mokro. Natomiast jakie problemy? Plantacja rośnie bardzo dobrze, natomiast jest sporo zmiennika lucernowca. Tutaj macie Państwo pierwsze objawy żerowania. Taki liść jak jest, to on jest wyssany przez zmiennika. Tutaj macie Państwo następny liść. Zobaczymy, czy się uda go wygonić z roślin. Tutaj już uciekł nam, ale o, tutaj widać, że ucieka, tak? Jest go bardzo dużo. Niestety w przypadku takiej plantacji, która jest zbierana, bo ona już była drugi raz obzbierana, nie za bardzo jest czym pryskać, bo Mospilan ma 2 tygodnie karencji. Kiedyś były takie preparaty jak Talstar i Trebon. One miały 3 dni karencji i tutaj można było coś zrobić. No teraz niestety tylko ewentualnie jakieś preparaty biologiczne, jeżeli by ktoś coś tam znalazł. Natomiast co jeżeli chodzi o nawadnianie i nawożenie? Jeżeli przyjdzie czas, nawet jeżeli jest to bardzo mocno podlane, to trzeba bardzo krótkim cyklem wpuścić, bo teraz by jutro czy pojutrze był czas na nawożenie saletrą wapniową. Bardzo krótki cykl, jak najkrótszy się da, żeby saletra wapniowa przez dozownik przepłynęła i została wpuszczona w linie kroplujące i to wszystko. Jeżeli chodzi o ochronę, to w tym momencie są bardzo wysokie temperatury, jest bardzo wysoka wilgotność powietrza, trzeba zwrócić uwagę na szarą pleśń, na alternarię, więc raczej preparat Signum, preparatów miedziowych już nie możemy dawać. Możemy ewentualnie to Signum dać z preparatem Defense GR albo Serenade, które też będą zabezpieczały przed chorobami bakteryjnymi. No i cóż, plantacja rośnie bardzo dobrze, plonuje też, także nie ma najmniejszego problemu. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, jutro czy w środę nawóz wapniowy, po kilku dniach, 3-4 dniach nawóz kompleksowy, już krystalon pomarańczowy, żeby troszeczkę rozszerzyć stosunek azot-potas, żeby on był taki, jak ogórkowi jest potrzebny. Jeżeli będzie dużo związków i będzie plantacja przesilona, to można skorzystać z możliwości dołożenia do zabiegów ochrony roślin saletry wapniowej lub preparatu NutriGreen, który spowoduje, że będzie lepszy rozwój masy nadziemnej.